Skąd te nasze problemy na modlitwie? Dlaczego nie potrafimy się modlić? Dlaczego odczuwamy jakieś zahamowanie? Dlaczego nie potrafimy dać się porwać modlitwie? Być może o czymś zapominamy. Być może jest coś, o czym nie możemy zapomnieć, kiedy stajemy do modlitwy. Być może zapominamy o tym, że mamy ciało. Że to nasze ciało musi pierwsze zacząć się modlić. Że nie możemy się modlić tylko na sposób duchowy. Anioły modlą się na sposób duchowy, bo tak naprawdę one nie mają ciała. Mają inteligencję i wolę, może jeszcze uczucia, ale ciała nie mają, nie mogą modlić się ciałem. My mamy ciało, my modlimy się przede wszystkim ciałem. Ciało porywa nas do modlitwy, rozgrzewa ducha. Za chwilę duch też będzie się modlił, ale ciało go poprowadzi. Kiedy znajdziemy takie ułożenie ciała, które będzie wyrażało to, co chce duch powiedzieć, modlitwa popłynie sama. Bardzo trudno jest z nogami na stole oświadczyć Bogu: w uniżeniu swoim, w małości swoim, w pokorze wielkiej przed Tobą, Panie, staję. Tobie całe swoje życie powierzam. Ty jesteś wszystko, jesteś wielki, największy, najwspanialszy, a ja, robaczek mały, uniżony przed Tobą. Tu nas wszystko rozerwie. Ciało będzie krzyczało nie. Nie dopuści do tego, do takiej modlitwy. Duch nie pójdzie za takim ciałem. Nie możemy na modlitwie zapominać o tym, że mamy ciało. Kiedy zaczyna się wielki spektakl mszy świętej, to jest jak taniec przy ołtarzu. Kiedy unosi się dym z kadzielnicy, ciało zostaje porwane, zostajemy cali porwani do modlitwy. Modlimy się oczyma, kiedy patrzymy na to, co się dzieje dookoła. Modlimy się uszami, modlimy się nawet węchem naszym, kiedy czujemy woń kadzidła unoszącą się do Boga. Modlimy się ogromną ilością gestów. W normalnej naszej komunikacji słowo stanowi bardzo niewielki procent. Dużo więcej mówią gesty, to, co jest komunikacją niewerbalną. Na modlitwie jest dokładnie tak samo.